kierowców Mariusz Gzyl. Ponad 72% badanych przyznaje, że podczas akcji policyjnych, takich jak akcja Znicz, jeździ ostrożnie. Takie są wyniki badania homofonii na Polskiego Radia. Oznacza to, że tylko 18% badanych przyznało, że akcje policyjne nie mają wpływu na zachowanie się na drodze. Czyżby był to ten odsetek, który nie potrzebuje specjalnych akcji, by jeździć bezpiecznie? Czy taka dydaktyka ma w ogóle jakiś wpływ na nasze zachowanie? Ma to wpływ, pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. No jednak jeżeli uświadamia się kierowcą pewne zagrożenia, czy przypomina o pewnych rzeczach, które być może to są proste rzeczy i każdy powinien o nich pamiętać, ale gdzieś tam w codziennym zagonieniu wielu osób jednak o tym zapomina. Dlatego no, trzeba przypominać, trzeba uświadamiać, trzeba mówić o tych rzeczach istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. No to skoro przypominanie ma sens, robię to. Przypominam, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Także droga po dwóch pasach jezdni w jednym kierunku. Permanentna jazda bez potrzeby, czyli wymijania jadących prawym pasem, jest wykroczeniem bez względu na to, z jaką prędkością jedziemy. Proszę o tym pamiętać, a nie na zwróconą uwagę wymachiwać pięściami, jak jeden z kierowców w leciwym Japończyku na tablicach WC i na siódemce pod Łomiankami. A teraz wracamy już na drogi. Wciąż delikatnie korkuje się Krajowa Dwójka w Mińsku Mazowieckim, Dębem Wielkim oraz w Starej Miłośnie przed skrzyżowaniem z Szosą Lubelską, na której punktem newralgicznym jest dziś zdecydowanie skrzyżowanie z drogą numer 50 w Kołbieli. Zator na pasie od strony Lublina ma w tej chwili około 2,5 km. Proszę szczególnie uważać jadąc od strony Lublina po ominięciu Antoninka przed Wiązowną. Czeka Państwa jeszcze jeden zator, tym razem na wysokości Wólki Mlądzkiej. Przypominam, cały czas obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton. Zakaz ten potrwa do 22. Nadrabiamy i tam podobno jest szczyt ruchu drogowym, ale ludzie jadą na cmentarz, to prawda? Sylwia Jurgiel. Sylwia, dzień dobry. Dzień dobry.
dobry. Rzeczywiście tak jest, bo przed południem był pierwszy szczyt, a teraz mamy ten drugi, także pierwszolistopadowe szczyty we Wrocławiu trwają sobie najlepsze, no nie tylko we Wrocławiu, ale na Dolnym Śląsku. Natomiast ten Wrocław to jest rzeczywiście takie miejsce, gdzie tych korków ciągle sporo, a miało tak nie być, bo tuż przed Wszystkimi Świętymi otwarto dla kierowców nowy odcinek obwodnicy śródmiejskiej od mostu Milenijnego do ulicy Żmigrodzkiej, no ale ta trasa niestety dziś została zablokowana po prostu całkowicie. Tutaj dojechało się szybko, ale tak widać, że będziemy teraz tutaj troszeczkę dłużej stali. Jedzie pan tędy, powiedział pan, że otworzyli ten kawałek? Nie, bo chciałem szybko się wydostać, ale nie wiedziałem, że tak akurat będzie się działo. Bym wiedział, to bym nie jechał. Kierowcy, żeby przejechać 100 metrów, stali nawet godzinę. No ale prawda jest też taka, że wrocławscy urzędnicy apelowali do mieszkańców, by nie przejeżdżali samochodami na cmentarze, bo raz, dojazd na dwie największe nekropolie, czyli na Osobowice i Grabiszynek, został zamknięty, a dwa, co kilka minut jeżdżą tam tramwaje i autobusy, co podkreślali pracownicy magistratu. To bardzo dużo czasu zabiera. Podjechanie na parking, zamiast tego parkingu się dojdzie. Ta godzina dodatkowa mija, a tramwajem czy autobusy podjeżdżamy pod bramę cmentarza, wychodzimy z powrotem, można w każdej chwili do miasta się wydostać czymkolwiek i potem tam dobrać sobie środek komunikacji do siebie. Choć wrocławscy kierowcy denerwowali się, stojąc w korkach wokół cmentarza na Osobowicach, zdarzały się i takie osoby, które podkreślały, że jazda samochodem w takim dniu to jest po prostu lenistwo. Komunikacja jest optymalnie rozwiązana, mianowicie dojeżdżamy z samochodem do Orbity. Coraz potem... dalej od wejścia głównego, wejścia na nekropolię, ulica Śluzowa została tam zamknięta dla ruchu, ale co ważne, nikt z kierowców nie narzeka. Dobra, to jest woda. A i przejść między samochodami to nie da rady, nie? To dopiero się zacznie. Nie narzekajmy, niech będzie ruch taki, jak ma być. I są od tego odpowiedzi władze, które właśnie wiedzą, co robią. Myślę, że poradzimy sobie. No na razie wszyscy kierowcy radzą sobie bardzo dobrze. W regionie nie było poważniejszych wypadków. Kilku pijanych kierowców oczywiście zostało zatrzymanych, ale policjanci alarmują w innej sprawie. Dziś w regionie zatrzymano sporo kierowców pod wpływem, ale narkotyków. Jacek Nitka z komendy w Legnicy mówi, że kontrole do końca dnia z tego właśnie powodu będą bardzo ostre. Każdy policjant jest przeszkolony na zachowanie się kierującego. Sprawdza źrenice, sprawdza sposób jego zachowania. Jeżeli ma uzasadnione przypuszczenie, że może znajdować się pod wpływem działania nierozłamanych środków, wówczas jest poddawany taki kierujący badanie na narkotyści. Ale chyba fakt, że część Dolnoślązaków na pewno postanowiła jednak zostawić samochody przed domami i przyjeżdżać na cmentarze tramwajami czy autobusami, sprawił, że mieszkańcy regionu byli dziś niezwykle hojni dla kwestujących pod nekropoliami. We Wrocławiu pieniądze zbierane były na bardzo taki szczytny cel, budowę pomnika pomordowanych profesorów lwowskich, a potrzeba było na to 1 000 000 zł. Drobiazgi jakieś, na pomnik lwowskich profesorów, przyjemność sobie uczynicy, wpłacając pieniądze nawet niewielkie. Rączki całuję serdeczne, 20 minut puszki pełne, kieszenie pełne, portfele już się rozpychają. No i na koniec, ale już bez lwowskiego akcentu, apel, bo tak donoszący policjanci cały czas apelują do kierowców o rozsądek. W regionie było gdzieś dość pochmurno, a zaczyna się ściemniać, więc o tragedię naprawdę nie trudno, zwłaszcza, że wczoraj w nocy doszło do zdarzenia busa i autobusu, busa i samochodu osobowego na drodze z Jelcza do Wrocławia. 5 dzieci zostało rannych. Jedna dziewczynka, 7-latka, dziś zmarła w szpitalu we Wrocławiu, więc tych apeli o ostrożność na drodze nigdy dość. Dziękuję bardzo. Macie z Wrocławia i z Dolnego Śląska. Kwadrans temu rozmawialiśmy z Marcinem Święcickim, który jest przewodniczącym Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Pomorskami. Stare Pomorskie to jego część. Cały Pomorsek, bo tam jest m.in. muzułmański cmentarz tatarski, muzułmański cmentarz kaukaski, cmentarz żydowski, cmentarz ewangelicko-reformowany, cmentarz ewangelicko-augsburski, Stary Pomorski, już wspomniany, jest wreszcie cmentarz wojskowy. I przed cmentarzem wojskowym jest Jacek Kusinowski. Jacek, no właściwie już dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, już jest rzeczywiście ciemno, wieczór rozpoczął się kilkadziesiąt minut temu, a wiele osób, które przychodzą na ten cmentarz, kieruje swoje kroki w stronę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Ma on formę bloku białego granitu, przełamanego na dwie zapadające się w ziemię części. No, monument powstał u wylotu Alei Profesorskiej na ścianach, które właśnie w wyniku tego przełamania...